Szanowni Państwo, tutaj w Nowej Białej, w gminie Nowy Targ, doszło do ogromnej tragedii. Ponad 20 budynków mieszkalnych i sporo ponad 20 kolejnych dużych budynków gospodarskich uległo albo całkowitemu zniszczeniu, tak jak tutaj widać za nami, albo bardzo znaczącym uszkodzeniom, takim, które praktycznie uniemożliwiają mieszkanie, uniemożliwiają życie ludziom. Dlatego przede wszystkim w tej tragedii trzeba było pomóc ludziom, przewieźć do szpitala tych, którzy mogli potrzebować pomocy. I na szczęście okazało się, że nic się żadnemu z mieszkańców nie stało poważnego. Jedna osoba pozostała w szpitalu, ale mamy nadzieję, że to naprawdę będą szybkie powroty do domów. Szybko przeprowadzono akcję ratunkową. Tutaj bardzo chciałem podziękować za koordynację panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie, który świetnie organizował całą akcję koordynacyjną pomiędzy wszystkimi służbami. Także panu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki były błyskawicznie na miejscu, ale pożar przenosił się z jednego budynku na drugi w bardzo, bardzo szybkim tempie. Te domy i zwłaszcza zabudowania gospodarcze były zbudowane z materiałów często łatwopalnych i w związku z tym wiele domów w tej zabudowie, zwanej zabudową Spiską, jesteśmy na Spiszu tutaj i w tej zabudowie po prostu jeden od drugiego się zajmowały. Dlatego szybkość tej akcji ratunkowej była zasadnicza. Stąd też potrzebne były na miejscu tutaj nie tylko jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ale także Ochotniczych Straży Pożarnych. I tutaj współpraca pomiędzy nimi była wzorowa. Też dziękuję znowu panu wojewodzie, bo mnóstwo jednostek z okolicznych wsi i dalej, nie tylko z tego powiatu, uczestniczyło w akcji ratunkowej. Taka akcja, szanowni państwo, to w pierwszej kolejności oczywiście gaszenie pożaru, ale zaraz potem zabezpieczanie miejsca, zabezpieczanie mienia. I tutaj chciałem podziękować również i policji. Jest z nami tutaj też komendant wojewódzki policji i chciałem podziękować również Wojskom Obrony Terytorialnej. Ja wczoraj wieczorem rozmawiałem na ten temat i z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ale także z panem ministrem Mariuszem Kamińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji i z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Oni obaj panowie zadysponowali szybko maksymalnie dużo jednostek do pomocy tutaj dla mieszkańców, do przygotowania tego terenu już teraz do wszystkich prac porządkowych, a także do tego, żeby rozpocząć później odbudowę. Szanowni państwo, teraz chcę powiedzieć przede wszystkim mieszkańcom Nowej Białej, którzy ucierpieli, nie tylko nie zostawimy państwa samych, ale będziemy robić wszystko, żeby ta pomoc tutaj trafiła już po prostu na dniach. Pomoc bezpośrednia dla mieszkańców, dla rodzin, ale także pomoc państwa polskiego w odbudowie budynków mieszkalnych, w odbudowie zabudowań gospodarczych. Widzieliśmy tutaj mnóstwo sprzętu rolniczego zniszczonego, traktory popalone, pojemniki na mleko i wiele innych sprzętów, które trzeba wesprzeć teraz rolników w pozyskaniu, w odzyskaniu tego, w zakupie po prostu tego sprzętu. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, od takiej siły ognia, jaką tutaj było, można było zobaczyć już po pożarze, silniejsza może być tylko ludzka solidarność. I my tą solidarność ludzką na pewno tutaj pokażemy. Dziękuję także mieszkańcom Nowej Białej, którzy pokazali swoją solidarność wobec tragicznie poszkodowanych współmieszkańców i naszych rodaków tutaj. Więc wszystko to, co zobaczyliśmy, to ogromna tragedia. Dzięki działaniom służb, dzięki dobrej, bardzo dobrej koordynacji. Dziś mogę powiedzieć, teraz mogę powiedzieć, że kiedy to w najbliższych kilku miesiącach odbudujemy, to trzeba raczej będzie myśleć już wtedy o prewencji, o nowych wodociągach tutaj w tej miejscowości,
o zabezpieczeniu odpowiednim sprzętu, hydrantów, ale także całej infrastruktury, jak również przemyśleć budowę przynajmniej zabudowań gospodarczych, bo tutaj jeden dom zajmował się od drugiego, jedno zabudowanie od drugiego po prostu w błyskawicznym tempie i stąd takie duże zniszczenia. To pożar, o jakim tutaj powiedział mi przed chwilą na naszej porannej odprawie starosta nowotarski i wójt gminy Nowy Targ, że takiego pożaru nie było tutaj co najmniej od 30 lat. A pożary niestety wybuchają w tej zwartej zabudowie. Drodzy mieszkańcy, na pewno Was nie zostawimy. Będziemy robić wszystko, żeby w bardzo krótkim czasie doszło do oszacowania strat. Stąd już na miejscu są odpowiedni eksperci PZU, czyli Zakładu Ubezpieczeń. Są odpowiedni eksperci również i specjaliści z zakładów energetycznych, bo wiadomo, co się dzieje tutaj z sieciami energetycznymi w takiej sytuacji. I będziemy w maksymalnie szybkim czasie przywracać prąd, przywracać po prostu przywracać stan budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych do takiego stanu, aby mogły być rodziny z powrotem mogły tutaj żyć i mieszkać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Tak jak powiedział pan premier, działania na miejscu koordynuje wczoraj pan wojewoda małopolski Kaszknita, pani wojewoda Podkowie. Szanowni państwo, zgodnie z dyspozycją pana premiera natychmiast udałem się na miejsce zdarzenia. Zadysponowaliśmy wszystkie dostępne siły i środki. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować panu premierowi, bo także o drugiej w nocy pan premier komunikował się i na bieżąco uzyskiwał informacje o sytuacji tutaj na miejscu. Zgodnie z dyspozycją pana premiera podjęliśmy działania, aby zgromadzić tutaj maksymalnie dużo personelu, który może pomóc mieszkańcom. Zarówno wszystkich służb, jak i instytucji, które będą pomagały teraz weryfikować straty, które będą pomagały w odbudowie. Zgodnie z deklaracjami natychmiast także wystąpiliśmy o to, aby pozyskać środki z rezerwy, aby kwotę wsparcia przekazać mieszkańcom. Wczoraj jeszcze poprosiłem pana wójta, aby w godzinach nocnych komisje pracowały i oceniły straty. My także wystąpiliśmy o stosowne środki do ministerstwa, aby jak najszybciej te środki przekazać. Pan premier zobowiązał mnie do tego, aby jak najszybciej ta pierwsza forma pomocy trafiła i zapewniam, że tak będzie. Także w dniu jutrzejszym będzie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, gdzie poszczególne służby będą raportowały o podjętych działaniach, tak żeby pokazać siłę i sprawność państwa. Bardzo dziękuję. Panie premierze, szanowni państwo, tak jak tutaj już wspominano wcześniej, faktycznie bardzo trudna akcja wymagająca zaangażowania nie tylko dużych ilości sił jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu nowotarskiego, praktycznie całego województwa. Dzięki tym błyskawicznym reakcjom, dobremu rozpoznaniu tej właśnie specyfiki zabudowy było możliwe ograniczenie tych strat, które mogły być znacznie większe, niesprzyjające warunki atmosferyczne. Niesprzyjająca pora roku, związana też z dosyć dużym wypełnieniem tych budynków gospodarczych materiałami palnymi, płodami rolnymi palnymi, które właśnie przyczyniały się do dodatkowych eskalacji zagrożenia. Pracowaliśmy spokojnie, pracowaliśmy ze wsparciem, dzięki zaangażowaniu wszystkich służb tutaj całego województwa małopolskiego, koordynacji pana wojewody, mogliśmy się skupić na naszych zagrożeniach. Dzięki temu ta akcja przyniosła taki efekt końcowy, gdzie, tak jak wspomniałem, trudne warunki atmosferyczne, trudna zabudowa, nietypowa. W kraju jest bardzo mało takich miejsc, które dodatkowo swoją właśnie specyfiką utrudniają i sprzyjają rozwojowi tego typu zdarzeń. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie komendancie. Proszę państwa, mamy czas na 3 pytania. Bardzo proszę o jedno pytanie od jednej redakcji. Bardzo proszę też o przedstawienie się przy zadawaniu pytań i bardzo proszę o pytanie związane z tym zdarzeniem, które miało miejsce w Nowej Białej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pytanie, jakie działania jeszcze podejmują strażacy i czy możemy oszacować, jeżeli chodzi o straty też w inwentarzu, jaka jest skala tych zniszczeń? Dziękuję.
jaki pan komendant? Jeżeli chodzi o nasze działania, my kończymy praktycznie w tym momencie, przekażemy miejsce prowadzonych działań dalszym służbom, do dalszych czynności. Oczywiście, jeżeli chodzi o te straty, szczególnie w inwentarzu żywym, w tej chwili są szacowane, również odpowiednie służby zajmują się jakby wypracowaniem zasad utylizacji tych padłych zwierząt, żeby przy tej temperaturze szczególnie nie powodować dodatkowych zagrożeń. Bardzo dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Tomasz Mateusz-Jakonet. Panie premierze, czy została zadeklarowana jakaś pomoc ze strony Republiki Słowacji? Tutaj dużo ludzi deklaruje się jako mniejszych Słowacji. Ja z panem premierem Słowacji na ten temat jeszcze nie rozmawiałem, ale niezależnie od tego, czy to są obywatele, którzy deklarują się jako mniejszość słowacka czy Polska, wszystkim będziemy równo pomagać jak najszybciej i w wysokości maksymalnej. Ja także mogę jeszcze dodać taki ważny, istotny aspekt, który był omawiany podczas naszego sztabu dzisiejszego, który podkreślił w szczególności pan starosta Nowotarski, że będzie potrzebna prawdopodobnie, szanowni mieszkańcy, bardzo szybka ścieżka związana z pozwoleniami na budowę, ponieważ ta zabudowa budynków mieszkalnych jest objęta procedurami konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków, a to oznaczałoby znaczące przedłużenie tej procedury. Ja zrobię wszystko tutaj, żeby zmienić nasze procedury i odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów umożliwić odbudowę budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych jak najszybciej i oczywiście wszystkim. Panie premierze, TVN24, Maciej Stasiński, czy przy okazji tej odbudowy może warto by było pomyśleć o jakimś systemowym zabezpieczeniu tego terenu, bo tutaj te pożary się pojawiają i zawsze skutki tych pożarów są dramatyczne ze względu na zabudowę, sposób zabudowy. Tak, rozmawialiśmy również o prewencji, rozmawialiśmy o ewentualnych dodatkowych ciekach wodnych, o możliwości z remontu już tutaj istniejących specjalnych cieków wodnych, które bardzo pomogły strażakom, bardzo pomogły Państwowej Straży Pożarnej w tej akcji wieczornej i nocnej. I tutaj w sezonie letnim wiadomo, że poziom wód jest bardzo, zwłaszcza jeżeli mamy tak gorące lato jak ostatnio, poziom wód jest nisko. W związku z tym razem z fachowcami będziemy doprowadzać to do stanu maksymalnej użyteczności, ale także rozmawiałem z panią Sołtys, z wójtem gminy Nowy Targ o inwestycjach w wodociągi i te inwestycje również tutaj będą wykonane. Przeznaczymy odpowiednie siły i środki do tego, żeby to się zadziało natychmiast.